Dzień dobry, nazywam się Marzena Majchrzak, jestem pracownikiem działu gromadzenia i opracowania zbiorów Książnicy Pomorskiej. Dziś chciałabym Państwu przybliżyć sylwetkę pani Heleny Żak, wieloletniej pracownicy Książnicy Pomorskiej. Powody, dla których przywołam osobę pani Helenki, pozwólcie Państwo, że tak o niej będę mówić, jak odnosili do niej się współpracownicy, są dwa. Pierwszy, myślę, że najważniejszy, wiąże się z przyrzeczeniem napisanym przez pana Władysława Michnala, który przeczytałam w Bibliotekarzu Zachodniopomorskim z 1997 roku. Ten bowiem, kończąc swoje wspomnienia na temat koleżanki, napisał: Helenko, czy możemy o tobie zapomnieć? Nie. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. To jest piękne przyrzeczenie i myślę, że warto je spełnić. Ponieważ, proszę Państwa, pani Helenka oprócz pełnienia ważnej roli zawodowej Książnicy Pomorskiej była osobą pełną pasji i marzeń. Miała swoje smutki, radości, przyjaciół, także wśród pracowników. I jak każdy z nas dzieliła się swoim życiem przez wiele lat, pracując wśród nas bibliotekarzy. Niech więc jej postać dalej żyje pośród naszej bibliotekarskiej rodziny. Drugi z nich wiąże się z faktem, iż pani Helenka od 1 sierpnia 1985 roku do końca swoich dni pracowała jako kierownik działu gromadzenia i opracowania zbiorów. Dziś i ja jestem jego częścią. Chciałabym, by jej postać nadal miała swoje miejsce wśród naszej braci bibliotekarskiej i jednocześnie chciałabym podkreślić, że jej pasja i zaangażowanie nie ograniczały się tylko do pełnienia roli kierownika jako takiego. Pewne rzeczy robiła, by dzielić się doświadczeniem z innymi bibliotekarzami, z innymi bibliotekami. Skąd to wiem? Ano wiem to z przeczytanych artykułów, ale o tym nieco później. Pani Helenka urodziła się 3 marca 1946 roku w Szczecinie, zaledwie rok po przybyciu jej rodziców z robót przymusowych, dokąd wywieziono ich na Ukrainę. Ukończyła 4. liceum ogólnokształcące w roku 1963, a następnie po maturze podjęła się pracy w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym, gdzie pracowała do roku 1967. W roku 1967 zaczęła się również przygoda pani Heleny oparta na miłości do języka ojczystego. Podjęła ona wówczas pierwsze kroki, by nadać swojej pasji realne podstawy. Rozpoczęła naukę w pierwszym studiu nauczycielskim na kierunku filologia polska, by od 1969 roku kontynuować ją w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, którą ostatecznie ukończyła w 1973. Po ukończeniu studiów wróciła do Szczecina, podjęła pracę w szkole podstawowej jako nauczycielka, jednak sprawy osobiste zadecydowały, że w roku 1974 wyjechała do Katowic i tam podjęła pracę w Bibliotece Śląskiej. Wyjazd ten, choć okazał się takim półrocznym epizodem w życiu pani Helenki, praca, którą tam podjęła, zaowocowała chyba najlepszą decyzją, myślę, w jej życiu, ponieważ stała się początkiem długiej zawodowej podróży. Po powrocie do Szczecina pani Helenka zatrudniła się w bibliotece na Akademii Rolniczej, ale jeszcze tego samego, bo 1974 roku rozpoczęła pracę w Książnicy Pomorskiej, która wówczas jeszcze nosiła nazwy Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Tym samym pani Helenka znalazła swoje miejsce na świecie, jakiego, myślę, każdy z nas szuka i mam nadzieję, że każdy z nas znalazł w bibliotecznych podwojach. Na początku pani Helenka pracowała w dziale informacji naukowej. Od 1977 roku podjęła się pracy instruktora i pełniła tę funkcję do roku 1985, bowiem w połowie roku, od 1 sierpnia 1985 roku, oficjalnie przyjęła stanowisko kierownika działu gromadzenia i opracowania zbiorów, które pełniła do dnia, w którym, jak to ujął pan dyrektor Stanisław Krzywicki, nagła śmierć przerwała nić jej życia. Pod jej kierownictwem i osobistym zaangażowaniem w sprawy biblioteczne dział gromadzenia i opracowania zbiorów powiększył się o wiele cennych nabytków. Myślę, że najważniejsze jest to, że opracowała zasady gromadzenia zbiorów Książnicy Pomorskiej, gospodarowania dubletami i wymiany międzybibliotecznej. Niemniej nie należy umniejszać tej codziennej, zwykłej pracy związanej z doborem zbiorów, z ich zakupem, z ich opracowaniem.
Dzięki współpracy z fundacjami pani Helena pozyskała również wiele zagranicznych tytułów czasopism. Sama również dążyła do komputeryzacji działu, co ostatecznie zakończyło się, jak wiemy, sukcesem. By sprawować swą funkcję profesjonalnie, pani Helena pracowała nad uzupełnianiem swego bibliotekarskiego wykształcenia. W 1977 roku ukończyła kurs informacyjno-bibliograficzny, a także kurs organizatorów pracy z książką dla ludzi trzeciego wieku. Oba kursy ukończyła na tej samej uczelni w Jarocinie. Ostatecznie ukończyła w 1983 roku podyplomowe studium bibliotekarstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiadanie dwóch dyplomów filologicznego i bibliotekarskiego pozwoliło jej prowadzić zajęcia ze studentami Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie z przedmiotu metodyka i organizacja czytelnictwa w roku akademickim 83-84. W następnym roku, w 85, otrzymała awans na starszego kustosza i jak wiemy z wcześniejszych moich, z mojej wypowiedzi, w tym samym roku objęła stanowisko kierownika działu gromadzenia i opracowania zbiorów. Przez cały czas nie ustawała w swojej aktywności na dwóch polach zawodowych, bibliotekarskim i filologicznym. Była określana jako dobry pedagog, wykładała wiedzę o książce i bibliotece przez wiele lat, cieszyła się ogromnym szacunkiem, miała cierpliwość, również była bardzo życzliwa wobec innych ludzi, wobec słuchaczy policjalnego, a później pomaturalnego studium bibliotekarskiego. We wspomnieniach współpracowników była osobą pełną pasji, ciekawą świata, życzliwą, uśmiechniętą, która wkładała całe serce w wykonywane zadania. Dzięki dobrej organizacji, tej wiedzy, którą pozyskała w ten naukowy sposób i życzliwości, praca w dziale układała się pomyślnie i była efektywna. 25 lat pracy, w tym 11 na stanowisku kierowniczym, sprawiło, że zyskała wśród współpracowników opinię osoby taktownej, pomocnej i bardzo zorganizowanej, która w obliczu przeciwności jeszcze bardziej się mobilizowała. Muszę podkreślić, że aktywność zawodowa pani Helenki nie ograniczała się tylko do zadań w dziale, lecz także do dużych przedsięwzięć bibliotecznych i prac społecznych. W 1988 roku otrzymała pisemne podziękowanie za ofiarność i zaangażowanie w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do rad narodowych od pana Karola Osowskiego, przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie. Była również autorką branżowych artykułów, które pojawiały się na kartach bibliotekarza zachodniopomorskiego. Moim osobistym zainteresowaniem ucieszył się artykuł pod tytułem Zasady gromadzenia zbiorów w Książnicy Pomorskiej, który ukazał się w Bibliotekarzu Zachodniopomorskim w 1987 roku, numer 1-2. Bardzo zachęcam Państwa do zapoznania się z tym artykułem, ponieważ on stanowi niemałą wartość merytoryczną i historyczną dla nas bibliotekarzy. Ponieważ nasza koleżanka z pasją pisała o problemach związanych z ustalaniem zasad gromadzenia zbiorów, tam odwołuje się do dopiero co otrzymanego egzemplarza z Biblioteki Narodowej, który to dokument traktuje jako wzorcowy, ponieważ wcześniej w tym samym artykule ubolewała nad tym, że właściwie oprócz jednego artykułu, który należy traktować jak taką jaskółkę, nie było innych o tej tematyce, a które byłyby bardzo pomocne dla nas bibliotekarzy i pozwoliłyby wymieniać doświadczenia w tym zakresie. Także to, co zrobiła, miało służyć innym bibliotekarzom. Tak jakby głównym przesłaniem, najważniejszym przesłaniem tego artykułu był fakt, iż dążyła do tego, żebyśmy dzielili się wspólnymi doświadczeniami, co jeszcze dzisiaj, myślę, ma tym większe znaczenie, bowiem jesteśmy w takiej sytuacji, że nie możemy się dzisiaj spotkać na konferencji osobiście, ale możemy te doświadczenia, nasze pasje, nasze wspomnienia o innych bibliotekarzach przekazywać drogą internetową, co zapewne ma niemałą wartość historyczną.
Warto również wspomnieć, że wraz z naszą koleżanką, panią Hanią Niedbal, wspólnie opracowały antologię wierszy o ziemi szczecińskiej, wydaną w 1978 roku przez Wojewódzki Dom Kultury w Szczecinie. Niestety zimą rankiem 18 grudnia 1996 roku do Książnicy Pomorskiej dotarła wieść, że pani Helenka nie żyje i dla wielu osób było to nie do uwierzenia. Mnie osobiście też zaszkliło się oko. Ponieważ wydaje się to w pewien sposób niesprawiedliwe, ponieważ była to osoba tak zaangażowana, pełna pasji, z chęcią do życia, która stawiała na wykształcenie, która lubiła pracować, kochała pracować w bibliotece i ta nagła śmierć, która przerwała nić jej życia, jakby zerwała te wszystkie piękne nici, które tworzyła pani Helena, by jej życie było pełne, tak? Pan dyrektor podczas pożegnania naszej koleżanki stwierdził, że wchodziła w okres największej aktywności, mogła pełniej wykorzystać swoją wiedzę w pracy i swoje doświadczenie. I nagle to wszystko jakby za jednym zwykłym pociągnięciem sznurka zostało zerwane. Także myślę, że to jest taki pewien rodzaj niesprawiedliwości. Choć może możemy czerpać pewien wzór z pani Heleny. Możemy uczyć się tej aktywności, tej pasji. Ta pasja też rozciągała się na jakieś inne, drobne i indywidualne sprawy, ponieważ także była osobą, która kochała wspinaczkę, turystykę, miała mnóstwo planów i to wszystko zostało tak smutno przerwane. Natomiast, proszę Państwa, wydaje mi się, że tak jak powiedziałam na początku, pamięć o pani Helenie powinna być pielęgnowana, tak jak o każdym bibliotekarzu, który wniósł pewne doświadczenia swoją własną osobą w naszą wspólną, czy do naszej wspólnej rodziny bibliotekarskiej. Zachęcam do zapoznania się z artykułami. Państwu osobiście życzę dużo zdrowia i bardzo dziękuję za wysłuchanie mojej wypowiedzi. Wszystkiego dobrego, do widzenia.